Dzień dobry. Dosłownie kilka dni temu została wydana nowa wersja pakietu oprogramowania biurowego firmy Carlson, wersja 2023. I dzisiejsze nagranie chciałbym poświęcić nieco modułowi Point Cloud, który staje się coraz bardziej popularny ze względu na wykorzystanie właśnie tego programu do pracy na chmurze punktów, chociażby powstałej w wyniku nalotu dronem. Jak Państwo wiedzą, Carlson już od kilku tygodni oferuje cały pakiet rozwiązania fotogrametrycznego, a więc dron marki Autel plus oprogramowanie Carlson Photocapture do przetwarzania i opracowania nalotów fotogrametrycznych. Oprócz tego mamy również właśnie oprogramowanie Carlson Point Cloud, które jest zintegrowane z programem Photocapture do późniejszej pracy na chmurze punktów, do dostarczania finalnych produktów dla klienta, do połączenia fotogrametrii ze środowiskiem CAD. Ponieważ pakiet programów Carlson 2023 można zainstalować na silniku IntelliCAD. Mamy do wyboru IntelliCAD w wersji 10.1 lub w wersji 11, a także na silniku AutoCAD, bodajże od wersji 2018 do najnowszej 2023. Więc jest tutaj dowolność wyboru silnika CAD-owskiego. Ja akurat mam zainstalowany na swoim komputerze pakiet Carlson 2002 z silnikiem IntelliCAD w wersji 10.1 i pozwolę sobie właśnie ten pakiet otworzyć. Wybiorę rysunek CAD w formacie DWG Carlson Point Cloud Demo, bo właśnie na Carlsonie Point Cloud chciałbym się dzisiaj skupić. Program po wczytaniu ma tutaj domyślnie taki pasek narzędzi plus kilka pasków menu, wśród nich pasek z różnymi modułami. Mamy tutaj moduł geodezyjny, survey, jak widzimy automatycznie zmienia się menu, które dostosowuje się do danego modułu. Mamy też civil do projektowania, wyposażony w funkcje dotyczące linii centralnych, profilów, przekrojów, generowania i projektowania dróg. Mamy także wspomniany wcześniej point cloud i po kliknięciu na ikonkę tego programu pojawia nam się menadżer. Ja o tym menadżerze opowiadałem już w poprzednim filmiku, więc nie będę się tutaj skupiał na opisywaniu wszystkich jego funkcji. Chciałbym uwidocznić kilka tych nowych, wartych poznania, które pojawiły się właśnie w najnowszej wersji 2023. Stwórzmy sobie nowy projekt o nazwie Point Cloud Demo. Zapisujemy i pojawia nam się drzewko ze wszystkimi danymi i produktami, które znajdują się w naszym projekcie. Wśród nich są chmury. Po kliknięciu lewym przyciskiem możemy zaimportować chmury w różnym formacie. W tym przypadku będę korzystał z chmury w formacie LAS. Mam tutaj kilka chmur punktów, kilkanaście chmur punktów, takich niewielkich, powstałych w wyniku opracowania nalotu fotogrametrycznego właśnie dronem Autel oferowanym przez Carlsona. Więc po otwarciu tych wszystkich chmur punktów, program pyta mnie, czy zaimportować tych 16 plików jako 16 oddzielnych chmur punktów, czy stworzyć jedną wielką chmurę punktów. Ja chciałbym właśnie stworzyć jedną chmurę punktów, nazwijmy ją chmura punktów. OK. W tym momencie program wczytuje nam wszystkie pliki. Jest ich 16, więc potrwa to mimo wszystko bardzo, bardzo szybko.
Program automatycznie pyta nas, czy chcemy zobaczyć tą nową chmurę. Klikam tak, pojawia mi się takie dodatkowe okienko, taki kreator sceny. Tutaj mamy chmury punktów, tutaj mamy sceny. I nazwijmy to scena chmura punktów. Rozmiar punktu 1, kolor źródłowy. Klikamy OK i pojawia nam się nasza chmura punktów. Jak widać, jest to jakiś teren zurbanizowany, jest budynek, parking na, z samochodami, drzewa. Widzimy tutaj, że wygląda to naprawdę przyzwoicie. Możemy w taką scenę obracać i sprawdzać pod różnym kątem, jak to wygląda. I tak, to na co chciałbym zwrócić uwagę, te wszystkie funkcje znajdują się oczywiście w zakładce Action, czyli w zakładce Akcje. Wspominałem już, że w programie Carlson Point Cloud możemy automatycznie wyodrębniać drzewa, latarnie, hydranty. W najnowszej wersji możemy również korzystać z opcji Bare Earth, czyli opcji do wyodrębniania gołej powierzchni terenu, bez budynków, bez samochodów, bez drzew. Możemy sprawdzić na przykładzie właśnie tej chmury punktów, jak ta opcja działa. Na początek jednak wyodrębnię sobie w tej całej chmury punktów region, na którym skupię swoją dalszą pracę. A więc tak, w zakładce Akcje na samej górze mamy zaznaczenie. Zaznaczenie możemy zrobić na prostokątne okno, na jakiś obwód, na polilinię, jeśli mamy jakąkolwiek polilinię już narysowaną. Ja akurat skorzystam z zaznaczenia przez wielokąt, a więc zaczynam rysować lewym klawiszem myszy. I kończę zgodnie z podpowiedzią prawym klawiszem i zaznaczone są automatycznie wszystkie punkty wewnątrz mojego wieloboku. Oczywiście mogę odwrócić to zaznaczenie i usunąć wszystkie punkty zewnętrzne, ale być może będę chciał do nich wrócić i trochę na nich popracować później, więc nie chcę ich usuwać na chwilę obecną. Chciałbym z tego zaznaczenia przejść do sekcji Utwórz. I chciałbym stworzyć sobie nową chmurę punktów. Powiedzmy, że będzie to chmura robocza. OK. W tym momencie program tworzy mi nową, mniejszą chmurę punktów i automatycznie pyta mnie, czy chciałbym ją zobaczyć. Jeśli kliknę tak, tworzy mi się dodatkowa scena właśnie z chmurą roboczą. I w momencie otwarcia sceny z chmurą roboczą, program automatycznie zamyka tą bieżącą scenę z chmurą punktów, tą ogólną. Klikam tak, godzę się na ten warunek i automatycznie teraz program pokaże mi ten mój region, a na drzewku projektu widzimy, że mam chmurę punktów, chmurę roboczą i dwie sceny. OK, mając taką chmurę roboczą, bez żadnych dodatkowych ustawień, przejdę do wyodrębnienia powierzchni terenu, czyli Bare Earth. Mamy tutaj kilka metod do wyboru, przez grid, przez profil. Tutaj zmienimy sobie nazwę powierzchnia terenu. Kilka ustawień, wszystkie zostawię jako domyślne. Klikam OK i pozwalam teraz programowi na wyodrębnienie punktów terenu i utworzenie nowej chmury punktów automatycznie, którą właśnie chciałbym zobaczyć w nowej scenie. OK. Ta scena automatycznie mi się zamyka. W tym momencie będę działał już na wyodrębnionej powierzchni terenu. Proszę zobaczyć, że samochody, budynek, zadrzewienie zostało automatycznie usunięte i została mi goła powierzchnia terenu. Cały proces trwał dosłownie kilkanaście sekund, więc bardzo szybko.
A chmura została utworzona z ponad 7 milionów punktów, więc jest to dość duża chmura punktów. I oczywiście moje drzewo projektu wzbogaciło się o dodatkową chmurę i o dodatkową scenę. Warto tutaj nadmienić, że cały czas działamy ze środowiskiem CAD-owskim w tle. Mamy tutaj też w Point Cloudzie ikonkę Carson Photo Capture jako bezpośrednie połączenie z naszym oprogramowaniem fotogrametrycznym, które służy do bezpośredniego importu danych, czyli właśnie chmury punktów z Photo Capture do Carsona Point Cloud. Natomiast jeśli działamy w jakimkolwiek innym module typu Survey, Civil, GIS, mamy w zakładce plik również Carson Photo Capture, który pozwala na import danych bezpośrednio z programu fotogrametrycznego. Niezależnie, czy jest to program w wersji online, czy w wersji aplikacji, w postaci aplikacji desktopowej, jest tutaj automatyczne połączenie, integracja i taka wymiana danych pomiędzy programami Carson. A więc tak naprawdę działając w programie Carson Photo Capture nie musimy wykonywać eksportu danych. Jest on zupełnie niepotrzebny, bo możemy te dane bezpośrednio zaimportować z projektu Photo Capture właśnie do programu biurowego. Więc eksport przydaje się w momencie, gdy chcą Państwo skorzystać z programu innego niż Carson. Ok, ale wróćmy do Point Clouda. Mam teraz gołą powierzchnię terenu i na przykład chciałbym automatycznie narysować linię miejsc parkingowych. A więc jest to kolejna rzecz obok drzew, latarni, hydrantu do automatycznego wyodrębnienia. Wchodzę w linie kolorowe, wybieram sobie, że będą to linie parkingowe. Działam oczywiście w metrach i mogę skorzystać z domyślnej wielkości miejsca parkingowego, ale mogę też tutaj doprecyzować, że akurat miejsca parkingowe na tej chmurze punktów mają daną odległość, daną długość. Tutaj jest ta długość podana bodajże nie w metrach, w innej jednostce. Aczkolwiek w tym momencie na potrzeby tego filmu nie ma to znaczenia. Tak naprawdę wystarczy podać właśnie przykładową długość miejsca parkingowego i szerokość, i jego szerokość, a następnie kliknąć przycisk Utwórz zaznaczenie i zaznaczyć punkt, którego kolor odzwierciedla linie parkingowe. W tym momencie program automatycznie zaznaczył mi wszystkie linie. No może nie wszystkie, ale zdecydowaną większość. Oczywiście oprócz linii parkingowych zaznaczył mi również inne punkty, których kolor jest zbliżony do koloru linii parkingowych, ale nie ma to znaczenia, bo po to podaję właśnie wymiary linii parkingowych, że jeśli kliknę sobie teraz narysuj wszystkie linie parkingowe, to program dokonuje filtracji i odrzuci te punkty, chociażby te tutaj widoczne z boku, i narysuje mi tylko linie parkingowe. Będzie ich 289. Proszę zobaczyć, że powstają tutaj linie parkingowe. Co więcej, mogę automatycznie policzyć miejsca parkingowe. Pojawiają mi się kropeczki i widzę, że narysowanych zostało 317 miejsc parkingowych. Oczywiście niektóre linie zostały pominięte, bo na przykład tu jest cień, więc ten odcień białego jest nieco ciemniejszy, dlatego program nie wyłapał tego automatycznie. Mamy tutaj opcję Rysuj linię i możemy już manualnie dorysować pozostałe linie, ale no trzeba przyznać, że zdecydowana większość miejsc parkingowych została narysowana poprawnie. A więc bardzo fajna opcja, jeśli mamy taki projekt i działamy w terenie zurbanizowanym. Co więcej, jeśli chcemy na przykład zwektoryzować
Krawędź chodnika. Możemy również skorzystać z opcji linie kolorowe jako krawędź pomiędzy dwoma kolorami. Klikamy na zielony, na trawę, klikamy na nasz chodnik, klikamy rysuj krawędź i klikamy w pobliżu chodnika, nie na, czyli klikamy gdzieś tam blisko krawędzi, ale na, mimo wszystko na chodniku, nie na trawniku i program automatycznie rysuje nam krawędź. Proszę zobaczyć, mimo tego, że tutaj mamy przerwę, program dorysuje nam tą krawędź i możemy w ten sposób ułatwić sobie wektoryzację chmury punktów. Mogę zakończyć teraz tą krawędź. No i okej, no mamy tutaj już coś narysowane, ale to jest nadal w programie Custom Point Cloud i tak naprawdę nie wiemy, co z tym zrobić. A więc bardzo prosta sprawa. Proszę zobaczyć, że w momencie rysowania utworzyły nam się warstwy. Pierwsza warstwa z liniami parkingowymi, druga z tą krawędzią chodnika i utworzyło nam się wiele polilinii właśnie na tych dwóch warstwach. Co możemy zrobić? Klikamy prawym na polilinię i klikamy rysuj. Zaznaczamy wszystko, klikamy OK, potwierdzamy OK i wszystkie polilinie zostały narysowane nam teraz do CAD-a. A więc widzimy, że wszystko automatycznie pojawia nam się właśnie w środowisku CAD-owskim. Mamy od razu gotowego DXF-a czy DWG-a z naszymi poliliniami. Jeszcze jedna rzecz, a więc działanie odwrotne i po to przygotowałem tutaj ten czerwony poligon. Jeśli chcemy wyczyścić naszą chmurę punktów dodatkowo, po opcji wyodrębniania powierzchni terenu chcemy na przykład usunąć jakieś punkty, możemy to zrobić ręcznie, tak? A więc znowu przez jakiś wielokąt, na przykład taki, możemy sobie ręcznie te punkty usunąć, ale możemy również kliknąć na polilinię i skorzystać z opcji odczytaj z CAD-a. I teraz program pyta nas o kliknięcie w polilinię, którą chcemy zaimportować do Point Clouda. Klikam Enter. Program pyta nas, czy chciałbym dodać tą polilinię do bieżącej sceny. Tak. I w tym momencie pojawia nam się ta polilinia. I teraz w zakładce akcje nie muszę już ręcznie rysować mojego wieloboku, tylko mogę skorzystać z istniejącej polilinii, bo akurat taką mam. Automatycznie zaznaczają mi się wszystkie punkty. Klikam usuń, potwierdzam tak i w tym momencie mam usunięte wszystkie punkty wewnątrz mojego wieloboku. A więc tak to działa. Szybka, szybka integracja, szybka wymiana danych pomiędzy środowiskiem CAD a tutaj tym środowiskiem Point Cloud. Oczywiście oprócz automatycznego rysowania polilinii czy też miejsc parkingowych, możemy ręcznie tworzyć punkty, generować polilinie, tworzyć powierzchnię tin, grid, tworzyć bryły. Jeśli działamy w oparciu o dane innego rodzaju, a więc mamy jakąś hałdę i chcemy obliczyć objętość, wygenerować kontury, stworzyć siatkę tin, też nie ma problemu. Są tutaj właśnie wszystkie opcje do generowania konturów, czyli warstwic, do tworzenia profilu, do tworzenia linii nieciągłości, do wyliczania objętości pomiędzy dwiema siatkami tin. Możemy też, jeśli mamy zurbanizowany teren i na chmurze punktów jest bardzo dużo budynków, możemy skorzystać z opcji Building, która rysuje nam automatycznie obrys każdego z budynku, więc to też jest opcja, która usprawnia nam pracę
W przypadku Power Lines, funkcji Power Lines rysuje nam ona linie energetyczne, a więc wiele różnych funkcji, które są dostępne w najnowszej wersji programu Carson Point Cloud. Zachęcam Państwa do sprawdzenia na własnych zestawach danych, do zainstalowania wersji demo, 30-dniowej wersji demo na swoim komputerze i po prostu przetestowaniu programu. Program obsługuje nie tylko chmury punktów z dronów, ale także z naziemnych skanerów ręcznych. Działałem nawet ostatnio na chmurze punktów z iPhone'a, więc duży przekrój danych, tak naprawdę bez ograniczeń. Możemy wszystkie chmury punktów tutaj importować i zarządzać nimi w menadżerze Point Cloud i jednocześnie w środowisku kadowskim, które pozwala nam na dostarczanie produktów końcowych do klienta. To tyle na dzisiaj ode mnie. Zachęcam do kontaktu, zachęcam do pobierania wersji demo pakietu Carson 2023. Oprócz nowych funkcji w programie Carson Point Cloud pojawiły się również nowe funkcje w programie Carson Survey, Civil i w każdym innym module. Także serdecznie zachęcam do sprawdzenia. Dziękuję bardzo.